To zaraz się budzi. Oj, okropnie. A księdzowi to tylko się spowiadam? No i to mu wystarczy. A, ci dwaj to papuszki, to takie nierozłączki. Zawsze oni biorą mnie razem. No to nic, nie, to nic ciekawego. A romantyk to mówi wiersze, recytuje wiersze, łapie mnie, trzyma mnie wtedy za pierś i ona nie zowie się, ale nie wiem z jakim skutkiem, bo zasypiam. A ja podejrzewam, że z kiepskim, wiesz? Myślę, że on lepiej recytuje wiersze. A ten tajemniczy facet to jest obrzezany. Traktuj tę wiadomość jako z pewnych ust. No i co? Podnieciłeś się? No to chodź, dziubeczku. No to powiedz teraz, jak lubisz. No bo to ważne. Przepraszam, Wiktor. Nie całuj się, kurwa, w usta. Wiem. Przepraszam. Miałem sen, śniło mi się wesele wyspiańskiego. Tylko, że zamiast panny młodej i pana młodego byliśmy ty i ja. Nie pamiętam dokładnie, co się wokół nas działo, ale wiem, że strasznie chciałem z tobą zatańczyć. Ale nie mogłem, ponieważ obok ciebie pojawiła się druga panna młoda, która wyglądała identycznie jak ty. Jeszcze raz się okręciłem i wtedy zobaczyłem, że wszyscy goście mieli sobie powtóry. I ja też. Moja matka, która stała obok mnie w niezupełnie krakowskim stroju, nachyliła się do ucha i mówi: Jasieńku, czy ty o czymś nie zapomniałeś? A o czym mam? Rozwód, synku. Nie będzie wesela bez rozwodu. Mamo, poczekaj. Ja zapomniałam o czymś ważnym. Właśnie o rozwodzie. Nie. To było coś innego. Synku, trzeba skończyć jedno, żeby móc zacząć drugie. Wesele już było, dawno temu. Teraz czas na rozwód. Ale ja chcę zatańczyć z panną młodą. Z którą? No i wtedy wszyscy goście, ich sobowtóry ryknęli śmiechem, a ja umarłem. Ale wciąż byłem z rodziną. Mama powiedziała, że położy mnie w trumnie na lewym boku, żeby było wygodnie pod ziemią. Wtedy po raz pierwszy powiedziałam, że się boję i żeby już nic nie mówiła. Odwróciłem się do ciebie i mówię: zatańczymy, dobrze? Dzień dobry. Przynieśliśmy wam miłość. Chcemy porozmawiać o tym, co zapisano w piśmie. Czy wiecie, że dzień sądu ostatecznego trwa już od dawna?
Przepraszam, kto wygrał? Rozsyłam konie na końce. Jesteśmy przy otwieraniu. Ze świtem. Zaraz spytam swojej żony. Ona swoim głosem. Cztery strony! Skoro poród co masz gońce, gromadzisz lud pod kościołem. A kiedy Rzesia uklęknie, miałeś chuju złoty rok. Tyle razy mówiłem, ile razy mówiłem, miałeś się kwestii nauczyć. To jest klasyka, to jest teatr ogromny! Ogromny, rozumiesz? A ty co? O której ty szedłeś na próbę? Co ty grasz, no? A ty czego ty szukasz? Wyjdź stąd, ale już! Proszę, naprawdę! Nie mówię, nie bój się.